bramkarka reprezentacji Polski. Weronika, no wczoraj bardzo trudny mecz za Wami. Sama podkreślałaś, że niewygodnie gra Wam się z takimi rywalami jak Angola. Dokładnie, są to zespoły nieprzewidywalne, troszeczkę ich specyfika gry jest taka bardziej dynamiczna, są mniej zorganizowane w tym ataku, w obronę też przedstawiają zupełnie inną, nie taką, do której jesteśmy przyzwyczajeni do tej takiej niby europejskiej, ale no poradziłyśmy sobie, wyszłyśmy naprawdę z trudnych tarapatów i mamy 2 punkty. Teraz przed Wami Holenderki, rywal grający bardzo szybko, bardzo trudny przeciwnik. Oczywiście bardzo trudny, jesteśmy na Mistrzostwach Świata, tutaj większość przeciwników jest bardzo trudnych. Znamy Holenderki, wiemy jakie grają tam zawodniczki, wiemy czego możemy się mniej więcej spodziewać. Do szczegółowej analizy na pewno dojdzie dzisiaj, do rozpracowania ich taktyki i szczegółowego rozpracowania ich gry. Jednak no, widzimy po wynikach, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Na koniec troszeczkę inne pytanie. Twoją drugą pasją jest fotografia. Tutaj wiele ładnych krajobrazów dookoła. Czy masz ze sobą aparat? Miałaś okazję się wybrać, zrobić jakieś zdjęcia tutaj? Nie wzięłam aparatu. Muszę przyznać, że wzięłam buty, bluzy i tego wszystkiego było tyle, że no niestety aparat tym razem musiał pójść troszeczkę w kąt i chyba troszeczkę tego żałuję, ale radzę sobie. Zawsze mogę pożyczyć aparat od kolegów. To prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.